To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a w pierwszej części dzisiejszego programu Maciej Leściarz, CMC Markets. Witaj Maćku. Witam serdecznie. Zaczynamy od naszego indeksu giełdowego głównego, od WIG-u 20. Można powiedzieć, że dla WIG-u 20 2000 punktów to nie jest bułka z masłem, bo od tego poziomu się odbijamy, nie możemy się na tym poziomie zatrzymać na dłużej. No w zasadzie dzisiaj nam się powtórzył ten sam scenariusz, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej dwukrotnie i wydaje się, że faktycznie no jeszcze nie teraz, pomimo że ta sytuacja ogólnie jest dość sprzyjająca, tak można by powiedzieć, dlatego że amerykańskie indeksy europejskie główne, tutaj przede wszystkim DAX, one się wszystkie konsolidują w okolicach szczytów i ta konsolidacja ona jest też widoczna na DAX-ie. To jest ta sytuacja, o której już kiedyś mówiłem, że to jest ten moment, który będzie sprzyjał WIG-owi 20, dlatego że nie będzie paniki, teraz też nastroje są bardzo dobre na rynku, a nie będzie też możliwości wyjścia w konkretny sposób dla tego kapitału spekulacyjnego i w takich sytuacjach ten kapitał spekulacyjny poszukuje możliwości na innych rynkach, na rynkach właśnie pokroju rynku polskiego, czy na rynkach rozwijających się, no i to byłaby szansa na to, żeby być może wreszcie pokonać ten poziom 2000 już tak definitywnie, bo w momencie, kiedy go pokonamy, nie będzie takiej cofki, jaka miała miejsce dzisiaj, no to tu już zostanie otwarta tak naprawdę droga do poziomów oporu w okolicach 2200, czyli jeszcze 10% wyżej, tak przynajmniej z perspektywy oczywiście analizy technicznej na to wszystko patrząc. Ogólnie, jeżeli patrzymy sobie na atmosferę, tak jak wspomniałem, ona jest dobra, tak? Czyli mamy kilka takich czynników, które w ostatnim czasie z jednej strony najpierw niepokoiły rynki, a te dni, ostatnie cztery, tak naprawdę przyniosły takie ukojenie i całkowitą odmianę nastrojów. Przede wszystkim tutaj mam na myśli z jednej strony Brexit i tą umowę handlową pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, która wydaje się, że przynajmniej w opinii tych najnowszych inwestorów, w najnowszych opiniach, może tutaj dojść do porozumienia. Druga kwestia to jest pakiet fiskalny w USA, który też już jest coraz bliższy uchwalenia. No i więc tak naprawdę, jak patrzymy na to wszystko, jeszcze dodamy wczorajsze posiedzenie Fed i ten komunikat, że Fed będzie utrzymywał luźną politykę monetarną, że tutaj będzie wspierał działania rządów, stymulacji gospodarki, no to mamy taki naprawdę obraz doskonały, tak? I tutaj można by wręcz zacytować piosenkę taką z lat 90. zespołu T-Love, jest super, i więc o co ci chodzi? Tak na to patrzą inwestorzy, tylko pytanie, czy prędzej czy później nie dojdzie takiego jednak, ta piosenka oczywiście w sposób ironiczny traktowała sytuację w Polsce w latach 90. i tak samo trochę inwestorzy podchodzą, nie widzą tych niektórych ironii, które są na rynku, bo jest ich bardzo sporo i tego takiego oderwania w notowań akcji od tego, co się dzieje w samej gospodarce. Natomiast jeżeli to zauważą, no to sytuacja może się odmienić. Póki co nie zauważają, więc czekamy faktycznie na techniczne przełamanie poziomu 2000. Jeżeli to nastąpi, tak jak mówiłem, jest dobra perspektywa dla rynku polskiego, a generalnie już tak idąc dalej w rok 2021, no bo jednak nam niewiele sesji w tym roku zostało, to wydaje mi się, że perspektywy dla naszego rodzimego parkietu są całkiem w porządku. Także jest szansa, że te wreszcie poziomy zostaną pokonane. Mam wrażenie, że tak trochę ironicznie jest super, to mówi Elon Musk. Jego Tesla, jak spojrzeć na tegoroczne notowania, to od początku roku poszła w górę prawie siedmiokrotnie, ale Elon Musk ostatnio ostrzegł, uważajcie, nasze akcje mogą być zmiażdżone, bo na razie inwestorzy dają nam wielki kredyt zaufania, liczą na wielkie zyski w przyszłości, no ale nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. No tak się dzieje już od lat na akcjach Tesli. Przypomnijmy sobie, co się działo na początku roku 2020, w okolicach stycznia. Tesla była najchętniej shortowaną spółką, shortowaną, czyli tutaj był największy udział pozycji krótkich spośród wszystkich spółek na Wall Street. Tam pośród tych akcji w obrocie 18 około procent
właśnie stanowiły pozycje krótkie, także no tutaj to zdecydowany lider. Na drugim miejscu była spółka Apple, niecały 1%, więc tutaj zobaczmy, jakie są w ogóle dysproporcje. Ale ci, którzy otwierali krótkie pozycje na początku stycznia, na początku lutego, dość mocno się tym elektrycznym samochodem przejechali, dlatego że, no właśnie tak jak wspomniałeś, od tego czasu niemalże siedmiokrotnie spółka wzrosła. Zresztą omawialiśmy spółkę Tesla niecały miesiąc temu, wówczas tym kluczowym poziomem do obrony był poziom 500, to jest, wspominaliśmy o tym, że jeżeli ten poziom zostanie wybroniony, no to spółka ma szansę na taki większy ruch w górę w perspektywie kolejnych tygodni. Ten scenariusz się sprawdził. W tym momencie wsparcie stanowi z kolei już poziom 600, taki okrągły, więc też tutaj jest coraz wyżej, no i tak naprawdę trudno określić, kiedy ten sufit. No wydaje się, że z perspektywy samej ceny akcji, no jest bardzo mocno przewartościowana, jeżeli patrzymy oczywiście na aktualne zyski spółki, natomiast no wiadomo, że inwestorzy wyceniają przyszłość, a akurat w tym przypadku to, co się dzieje wokół elektromobilności, wszelkie działania rządu, w tym działania rządu amerykańskiego, ułatwiające życie producentom i wsparcie finansowe, no sprzyja akurat przyszłości notowaniom Tesli. Tak? Więc mamy taką sytuację, kiedy ci tradycyjni producenci samochodów, General Motors, Volkswagen, oni muszą nadganiać, oni muszą też tworzyć te samochody elektryczne, to się zaczyna już dziać oczywiście. Tutaj General Motors dość mocno wkracza na ten rynek. No, ważne jest, żeby ci producenci tradycyjni nie przespali tego okresu, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak miała miejsce na rynku telefonii komórkowej, telefonów ogólnie, gdzie firma Nokia, która miała 70% udziału w rynku, tak naprawdę z niego zniknęła, została zastąpiona przez tych producentów, którzy w sporę wyczuli potrzebę przejścia na smartfony. Więc też może być taki moment, że te samochody elektryczne, jeżeli producenci, ci najwięksi, którzy mają fundusze, w to nie wejdą, no tutaj mogą mieć problemy. No Tesla oczywiście ma świadomość tej konkurencji, która jest na karku. Przy czym tutaj tak naprawdę Tesla się nie obawia najbardziej tych największych producentów tradycyjnych samochodów, którzy jeszcze cały czas tkwią w tej technologii w dużej mierze, ale producentów chińskich, tak jak choćby spółka NIO jest tutaj poważnym konkurentem na rynku samochodów elektrycznych, przede wszystkim na rynku chińskim, no a rynek chiński dla Tesli jest jednym z ważniejszych. Tam właśnie też ta fabryka, która powstała w Chinach, między innymi po to, żeby konkurować bezpośrednio z NIO. Także no, na pewno ciekawa sytuacja z perspektywy też tego wsparcia Joe Bidena, który wygrał wybory, więc na pewno będzie ciekawie. Natomiast pytanie, czy to już nie jest blisko tego sufitu, od którego rynek się może odbić i nie pojawi się jakaś korekta. Także no, to pokażą najbliższe tygodnie. To teraz zaglądamy do koszyków akcji, koszyków branżowych CMC Markets. No i ten pierwszy koszyk jest pełen marihuany. Marihuana jest różnie traktowana w różnych krajach pod względem ekonomicznym i kryminalnym nawet. W każdym razie ten koszyk daje w ostatnich 3 miesiącach wzrost o 38%. Jeżeli sobie widzowie przypomną koszyki akcji, które omawialiśmy no niemalże dokładnie 3 miesiące temu, tutaj wówczas tak się kończył kwartał, teraz no jesteśmy w połowie miesiąca kończącego kwartał, ale wtedy ten koszyk marihuany był na szarym końcu. Właściwie producenci marihuany byli jednymi z najbardziej tracących, jeżeli chodzi o branże konkretne. No w tym momencie sytuacja się odwróciła. Jest to oczywiście pokłosie tego, co miało miejsce 3 miesiące temu, ale też 2 kwartały temu i 3 kwartały temu, dlatego że w cały rok, na dobrą sprawę 2019-2020, te spółki, no one nie miały łatwych czasów. Tutaj większość czasu faktycznie traciły, natomiast w ostatnim czasie też ze względu tutaj znowu wydaje się, że ten dla wielu branż Joe Biden jest zbawicielem, no bo też za sprawą Joe Bidena i perspektyw, no z jednej strony dekryminalizacji marihuany, to już się dzieje w tym momencie na szczeblu federalnym, być może poszczególne stany, w tym momencie część z nich jedynie wprowadziła dekryminację na stopniu federalnym, ale możliwości legalizacji marihuany, natomiast poprzez efekt domina być może kolejne stany będą dołączały, więc to jest taka sytuacja, która może w długim terminie sprzyjać. Taka ustawa nawet w Stanach Zjednoczonych została wprowadzona,
właśnie legalizująca sprzedaż tej marihuany leczniczej. I te spółki kanadyjskie, które są notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, no, między innymi dzięki temu zyskują. Także dodatkowym czynnikiem, który tutaj jeszcze warto wspomnieć, poprzez te spadki z ostatnich niemalże 2 lat, w tym momencie wskaźniki cena zysk są na dość niskich poziomach. One w porównaniu z innymi branżami są niemalże najniżej. No to jest taki czynnik, który może w jakiś sposób zachęcać do tego, żeby na ten rynek wchodzić. Również oczywiście przez taki koszyk akcji, jakie omawiamy. Od producentów marihuany przechodzimy do producentów złota w Stanach Zjednoczonych. No i tu mamy jeden jedyny ze znakiem minus koszyk CMC Markets, bo te ostatnie 3 miesiące to jest minus 18%. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, że faktycznie spośród 25 koszyków akcji, które oferują w CMC Markets, nawet 27, tylko ten jeden jedyny był na czerwono, cała reszta zyskiwała, więc to pokazuje tak naprawdę, jakie nastroje towarzyszą inwestorom w ostatnim czasie, bo to są branże bardzo różne. Tak, właśnie od wspomnianych producentów marihuany, ale również banki, producenci 5G, te spółki, które zyskiwały w czasie lockdownów, czyli spółki związane z pracą zdalną, życiem w sieci, no to wszystko było na plusie. Mimo wszystko, pomimo tych silnych wzrostów wcześniej, no a producenci złota nie, no to oczywiście jest bezpośrednio związane z wyceną samego złota, no bo w przypadku producentów złota zyski są, no, w stosunku doskonałym skorelowane dodatnio z ceną złota. Po przekroczeniu pewnej granicy, tak w okolicach 1000-1200 dolarów za uncję złota, praktycznie każdy dodatkowy dolar w cenie złota dla producentów oznacza zysk, no bo te koszty tutaj w tym przypadku są w miarę stałe. Co do samego wydobycia, oczywiście były takie momenty, gdzie wydobycie było ograniczone ze względu na właśnie ograniczenia, na lockdowny, więc również wtedy podaż była mniejsza, to też wspomagało złoto. Natomiast same perspektywy dla złota, one się jakoś drastycznie nie zmieniły. Poza tymi czynnikami oczywiście spekulacyjnymi, z czynnikami podaży, to sam powód, dla którego złoto jest kupowane, czyli to ryzyko inflacyjne, ryzyko związane z spadkiem wartości pieniądza, no to się utrzymuje, jednak jesteśmy w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych na całym świecie, więc ten popyt mimo wszystko ma szansę na utrzymywanie się, oczywiście nie aż takie silne wzrosty, jak to miało miejsce wcześniej, no ale mamy już zresztą w tym momencie taką stabilizację, nawet dzisiaj ten koszyk, tutaj jest taką sporą luką cenową, się otworzył w górę. Tam był znaczny przeskok z 6400 na 6500 punktów. To się rzadko zdarza na tego typu szerokich koszykach, no ale to oczywiście związane też ze skokiem ceny złota. Natomiast no, jeżeli samo złoto będzie wybijać wreszcie ten poziom tutaj w tym momencie taki kluczowy 1900 dolarów, to automatycznie przebije się to i przełoży się na notowania cen akcji producentów złota, więc może, jeżeli za 3 miesiące byśmy omawiali koszyki, no to będzie zupełnie inna sytuacja w przypadku właśnie tego koszyka producentów cen złota. W pierwszej części programu o złocie i nie tylko mówił Maciej Leściarz z CMC Markets. Dziękuję bardzo, Maćku. Dziękuję. A w drugiej części Łukasz Wardyn i też CMC Markets. Też będziemy rozmawiali o koszykach akcji, ale także o brytyjskiej giełdzie papierów wartościowych i o brytyjskim funcie.